W tym filmie obliczymy pole obszaru który znajduje się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych i znajduje się w dodatku poniżej krzywej, która jest wykresem funkcji y równa się pierwiastek z x i powyżej krzywej, która jest wykresem funkcji y równa się x kwadrat, czyli to chodzi o ten obszar tutaj pomiędzy tymi krzywymi. No dobrze, zastanówmy się najpierw, w jakich punktach te krzywe się przecinają. No wtedy, kiedy wartości tych funkcji są równe, czyli dla x równego 0, y jest równe 0, tu mamy pierwszy punkt przecięcia, a drugi punkt przecięcia to jest punkt o współrzędnych 1, 1. Wtedy obie te funkcje mają wartość 1. No więc pomiędzy tymi punktami tutaj musimy obliczyć pole takiego obszaru. No i teraz, gdybyśmy liczyli pole powierzchni tylko pod tą zieloną krzywą, no to wiedzielibyśmy, jak to zrobić. Byśmy po prostu wzięli całkę od 0 do 1 i wtedy obliczyli pole tego zielonego obszaru tutaj. No ale żeby obliczyć teraz pole tego, co tutaj zostanie, to trzeba odjąć to pole, które znajduje się poniżej tej krzywej różowej, czy też fioletowej, dokładnie nie wiem jaki to kolor. Czyli to pole, które nas interesuje, to będzie różnica tych dwóch pól. Czyli ja mogę napisać, że to jest w takim razie całka od 0 do 1 z tej funkcji pierwiastek z x dx, to jest to. Duże pole pod zieloną krzywą, i od tego muszę odjąć, tak jak powiedziałem, to drugie pole. Całka od 0 do 1 z funkcji x kwadrat po dx. No i ktoś mógłby tutaj zauważyć, słusznie zresztą, że mamy tutaj całkowanie w tych samych granicach od 0 do 1, czyli równie dobrze mógłbym napisać, że to jest całka od 0 do 1. No i tutaj wziąć różnicę tych funkcji. Czyli Pierwiastek z x odjąć x kwadrat dx. No i to rzeczywiście jest to dokładnie to samo. Można również nadać pewną interpretację temu wzorowi, który tutaj napisałem. Czyli że zamiast od tego całego pola odejmować to pole, możemy na to popatrzeć też w ten sposób, że liczymy całkę z różnicy tych funkcji. No bo co to jest całka? Całka to jest granica sum, sum Riemann'a, no więc. To robimy w ten sposób, że bierzemy tutaj jakieś przybliżenia, czyli przybliżamy tutaj sobie prostokącikami. No i możemy patrzeć na to w ten sposób, że tutaj szerokość takiego prostokącika to jest dx, czyli delta x, które w granicy dąży do zera, a wysokość tego prostokącika to jest różnica wartości tych funkcji. Czyli gdybyśmy tutaj przybliżali takimi prostokątami to pole, które liczymy, to widzimy, że wysokość takiego prostokąta jest właśnie równa różnicy wartości tych funkcji. No i jak w granicy z szerokością tych prostokątów zbiegniemy do zera, no to to, co tutaj zgrubnie oszacowaliśmy za pomocą tych prostokątów, zbiegnie nam do tego pola. No dobrze, no więc taka jest interpretacja. Teraz wreszcie może obliczmy, ile to jest. To trzeba wykonać to całkowanie. Zastanówmy się, jaka jest funkcja pierwotna do pierwiastka z X najpierw. Pierwiastek z X to jest x do jednej drugiej, czyli funkcja pierwotna do x do jednej drugiej to będzie x do potęgi 3 drugie. I tu muszę pomnożyć przez dwie trzecie. Jak to zróżniczkuję, no to 3 drugie razy 2 trzecie to się skróci. Jak od 3 drugich odejmę 1, będzie 1 druga, czyli dokładnie to, co tutaj było, no ale to jest w granicach, ta funkcja jest w granicach od 0 do 1. I od tego muszę odjąć całkę z tej drugiej funkcji. Całka z x kwadrat, funkcja pierwotna do x kwadrat to jest 1 trzecia x do trzeciej, i to jest w granicach od 0 do 1. No to teraz musimy obliczyć w górnej granicy. Wartość tej funkcji jest równa 2 trzecie razy 1 do 3 drugich, czyli 2 trzecie, a w dolnej granicy to jest 0. Teraz ta druga funkcja. Odjąć x do 3 w górnej granicy to po prostu 1, razy 1 trzecia to będzie 1 trzecia, czyli odjąć 1 trzecia, a w dolnej granicy to jest 0. 2 trzecie odjąć 1 trzecia, no to wynik ostatecznie jest równy 1 trzecia. Czyli pole. Tego obszaru pomiędzy tymi krzywymi jest równe 1 trzecia.